Forum w Krynicy Zdrój, Edyta Hołdyńska, kolejna nasza rozmowa. Tym razem przechodzimy na tematy międzynarodowe, ale też handlowe. To, co bardzo ważne, to, co dotyka tak naprawdę wszystkich nas, konsumentów, no bo my także kupować pewnie wiele kobiet by się zgodziło, lubimy. No, porozmawiamy na ten temat z naszym kolejnym gościem. Drodzy Państwo, jest z nami Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Witam serdecznie, panie prezesie. Dziękuję. Witam. Panie prezesie, dużo mówiliśmy o reformie tej dyplomacji gospodarczej. W zasadzie mówiliśmy też przez wiele lat o tym, jak ona jest potrzebna, bo jej nie ma za granicami naszego kraju. Mówiliśmy o tym, jak należy wspierać polskich przedsiębiorców za granicami kraju. Mówiliśmy o tym, że trzeba otwierać te placówki za granicami kraju, tam gdzie ich nie było. Jak bardzo ważna jest ta pomoc polskim przedsiębiorcom? Czy dzisiaj widzimy te zmiany? Czy wreszcie ta reforma się dokonała, dokonuje się? No, w dużej mierze się dokonała. Też jesteśmy w nieprzypadkowym miejscu, bo dokładnie tutaj dwa lata temu premier Morawiecki mówił o tym, czy wówczas wicepremier, że no, zanosi się na rewolucję w dyplomacji gospodarczej, no i że wychodzimy z pewnej takiej pułapki imposybilizmu, że coś, co od 89 roku było naszą piętą achillesową, nie wiem, można powiedzieć takim systemem emerytalnym, czy jakąś siecią synekur dla zasłużonych działaczy państwowych, że będzie teraz działało na rzecz polskich przedsiębiorców. Dwa lata temu premier Morawiecki, wówczas również minister Domagalski mówili o tym, co rząd zamierza zrobić. Kilka miesięcy później to zadanie powierzono nam, czyli wówczas Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, potem przebrandowanej na Polską Agencję Inwestycji i Handlu, czyli PAIH. No i w kilkanaście miesięcy udało nam się zamknąć sieć wydziałów promocji handlu i inwestycji. To były takie no, nie najlepiej funkcjonujące placówki dyplomatyczne przy polskich ambasadach. Na to miejsce stworzyliśmy sieć struktur na całym świecie. Aktualnie ona liczy 54 jednostki na sześciu kontynentach. Pracują tam ludzie młodzi, wywodzący się właśnie z tych rynków, znający języki lokalne, znający lokalne realia. No i oni pomagają polskim przedsiębiorcom sprzedawać polskie towary, usługi oraz lokować inwestycje na rynkach krajów trzecich. Też ważny element tego, co dwa lata temu mówił wówczas wicepremier Morawiecki, że no, zależy nam na tym, żeby polskie firmy lokowały również właśnie centra produkcyjne poza Polską, żeby zdobywały czy budowały takie brand recognition, żeby Polska była, czy to, że towar jest pochodzenia polskiego, czy oparty na polskiej myśli technicznej, czy w ogóle wykonany w Polsce, żeby dawało to dodatkową marżę. Za to wszystko jesteśmy współodpowiedzialni. Te projekty w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju staramy się wdrażać. Czym różnią się te nowe placówki od tych starych? No bo pytanie nasuwa się samo przez się. Co się zmieniło? Czy to jest po prostu zmiana brandu, instytucji, nazwy? Co realnie się dzieje w środku? No, my je trochę odkleiliśmy od dyplomacji, bo mieliśmy takie wrażenie, że na przestrzeni lat wydziały promocji, no one... No można powiedzieć, no zajmowały się raportowaniem, chodziły na koktajle, no ale generalnie no, to nie jest... Dyplomacją przyjemną. To my to nazywamy dyplomacją koktajlową. No my raczej po prostu zajmujemy się sprzedażą polskich towarów i usług. Panie prezesie, a nie ma pan wrażenia, że to jak w Krynicy? Dyplomacja koktajlowa. Tak, no tutaj rzeczywiście życie koktajlowe kwitnie. Natomiast no, też jest bardzo dużo firm, ja nie wiem, od 9 rano mam spotkanie za spotkaniem, nie ma lekko. Znaczy ci, którzy przyjechali tutaj coś kupić albo sprzedać, wiedzą po co tutaj są i bym powiedział, zabiegają od rana o swoje czyli interesy. Też handel kwitnie. Chyba we wczorajszych koktajlach nie bardzo uczestniczyli, tylko raczej szykowali się do mocnego uderzenia od rana. No i tacy też mają być nasi pracownicy. No my jednak traktujemy polskie firmy jako klientów. Tak? No chcemy, żeby one skutecznie sprzedawały na rynkach krajów trzecich. Chcemy te firmy trochę otworzyć na rynek poza Unią Europejską. No bo my się, no mamy wielki sukces w handlu zagranicznym. Tak? Na 80% naszego eksportu trafia na rynek unijny, bardzo trudny, bogaty rynek. Ale no też trzeba pamiętać, że ta no nie zawsze koniunktura na rynku unijnym będzie dana na zawsze.
i tak naprawdę no, musimy przyzwyczajać naszych eksporterów do tego, żeby wychodzić na rynki krajów trzecich, żeby być może ewentualną Bessę na rynku europejskim zastąpić Hossą na, nie wiem, na rynku afrykańskim, indyjskim czy chińskim. Panie prezesie, gdzie my mamy te mocne strony, jeśli chodzi o polski handel? Gdzie my najwięcej teraz sprzedajemy, co sprzedajemy? Bo podróżując, można się nawet natknąć na te polskie produkty. Głównie, ja wiem, ta branża mleczna, prawda, mleczarska, kwitnie, można powiedzieć, choć w przypadku mleka to złe słowo oczywiście, ale tak jest, bo nawet na półkach gdzieś tam w Cyprze widziałam, na Cyprze widziałam nasze polskie mleko. Tak samo gdzieś tam w Izraelu nawet. To trafia, to jest widoczne. No, widzimy polskie słodycze w Dubaju czy w Katarze, widzimy polskie jabłka w Chinach, widzimy polskie mleko w Afryce, widzimy maszyny rolnicze w Afryce polskie, widzimy maszyny rolnicze polskie w Meksyku. Widzimy, i to jest tak naprawdę chyba największy sukces brandu, widzimy sklepy Inglota na całym świecie. No tutaj muszę powiedzieć olbrzymi sukces. To nie wiem, czy mamy tak spozycjonowaną inną markę, która wywodzi się z Polski, która jest rozpoznawana na rynkach całego świata. Mamy 200 milionów puszek piwa. Ale niektórzy nie wiedzą, że ona jest polska. To jest smutne, ale tak jest. Być może, ale na to przyjdzie czas. Bardzo tutaj olbrzymi sukces rodziny Inglotów. No oni to, mam wrażenie, że to polską flagę zaniesie jak do tej pory najdalej. Mamy 200 milionów puszek piwa, które jest produkowane w Polsce i które jest na rynkach całego świata. Jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o, i to mamy chyba szóste miejsce na świecie, jeżeli chodzi o produkcję mebli. Tylko na przykład z meblami nie zawsze wiadomo, że ono pochodzi z Polski, bo jesteśmy często po prostu podwykonawcami dla głównie niemieckich dystrybutorów. I teraz bym powiedział, no, takie wyzwanie, które stoi przed nami, no to jest promocja zarówno brandu Polska, jak i brandu polskich firm. I mam nadzieję, że w przeciągu 10-15 lat doprowadzimy do sytuacji, w której napis Made in Poland będzie sprawiał, że towar na tym rynku międzynarodowym będzie droższy. Pyta się Pani o mocne strony. Ja bym powiedział, że globalnie patrząc się na to, co produkuje polski przemysł, polscy przedsiębiorcy, my w zasadzie produkujemy wszystko dobrze. Jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ma 12 tak zwanych branż kluczowych, które chce promować. Ja bym powiedział, że patrząc się na te branże, trudno znaleźć coś, co tak naprawdę kluczowe nie jest. My naprawdę produkujemy rzeczy bardzo wysokiej jakości, w bardzo dobrych cenach. No nieprzypadkowo 80% wszystkiego, co eksportujemy, ląduje na bardzo trudnym, bardzo bogatym rynku Unii Europejskiej. Teraz następny krok przed nami, musimy pokazać naszym konsumentom na całym świecie, że to są rzeczy, które pochodzą z Polski i że warto za nie płacić więcej. No właśnie, produkujemy wszystko dobrze, pańskie słowa, ale jak to wszystko dobrze sprzedać? Różne rynki mają różne swoje potrzeby. Trzeba rozpoznać to, co można i warto sprzedawać. No, inaczej wyglądają meble, które się sprzedaje na rynek Zatoki Perskiej. Inaczej będą wyglądały meble, które się sprzedaje na rynek skandynawski. Tak? Inaczej są, bym powiedział, różne przyzwyczajenia konsumentów, na przykład dotyczące wyglądu jabłek czy sposobu prezentacji jabłek. Tak? To są pytania, na które poszczególne firmy muszą sobie odpowiedzieć same, bądź my im w tym pomożemy, patrząc no, już na potrzeby, na uwarunkowania konkretnego kraju, konkretnego rynku. Tomasz Pisula, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za tę rozmowę. Drodzy państwo, państwu także dziękuję za uwagę. Kolejne punkty naszego programu Skrynicy już wkrótce. Niech państwo czekają na nie, warto.